Czy pana zdaniem ktoś może się okazać takim objawieniem kadry? Ktoś może zabłysnąć, ktoś nieoczekiwany? No w tej chwili powiem, w naszej reprezentacji oprócz Lewandowskiego, Zielińskiego, to ja nie widzę zawodników, którzy mogliby tam błysnąć na tym światowym turnieju. Może ktoś z młodych, no ale z młodych kto i gdzie, na jakiej pozycji? Tak naprawdę to ja tam nie widzę miejsca dla młodych zawodników. Może Szymański, który ma u trenera jakby carte blanche i gra. A reszta to są raczej minutówki. To są bardziej, że wstawia młodych, że daje szansę, ale oni nie rzutują i nie pociągną tej reprezentacji. Okej. W kadrze Czesława Michniewicza jest były zawodnik Lechii Gdańsk, Przemysław Frankowski. Czy uważa pan, że on jakąś rolę w tej drużynie odegra na tym turnieju? On ma duże predyspozycje do tego, żeby odegrać rolę już od wielu lat. Zawodnik, który potrafi dryblować, jest bardzo szybki, ma zmysł do gry kombinacyjnej, dobrą rzutkę, strzał, jest groźny. Powinien się rozwija, jest w lidze francuskiej. Bardzo się cieszę, że Lechia Gdańsk doczekała się zawodnika, który jedzie na Mistrzostwa Świata. Okej. Może odejdziemy teraz trochę od kadry narodowej, a chciałem ogólnie pana zapytać, jak przewiduje pan ogólnie turniej? Kto mógłby podnieść ten puchar do góry? Jest to bardzo trudno powiedzieć, bo jest tak dużo tych zespołów na tych mistrzostwach, coraz więcej, idzie to w komercję bardziej i dużo przypadku może decydować. Ta droga do finału jest dużo dłuższa, prawda? No nie wiem, jest mi trudno. Ja nigdy jakby nie chcę trafiać i bawić się, kto może, ale no jest dużo zespołów, tych topowych z Europy, z Ameryki Południowej, może jakaś niespodzianka, no nie wiem, trudno jest mi powiedzieć.